jesteśmy na gali rozdania nagród Fryderyk 2021, a ty kogoś specjalne wręczyłeś dzisiaj? Jedną z nagród. Dla kogo? Wielkie wyróżnienie, bo wręczyłem tą nagrodę dla Mata. To jest młody artysta, fonograficzny debiut roku. Bardzo się cieszę, że wystąpiłem w roli osoby, która została doceniona na polskim rynku muzycznym i ma tą możliwość stanąć na scenie tutaj Fryderykowej i wręczyć nagrodę tutaj w tym przypadku młodzieży, naprawdę młodzieży. Mata to jest młodzież. Nie wiem, ile ma lat. Jak myślisz, ile ma lat? Myślę chyba ze 20 lat, ale mogę się mylić. Nie mam pojęcia. Może mieć 19, może mieć 21, dokładnie. W każdym razie bardzo się cieszę z tego powodu, że ta nagroda powędrowała do rąk młodego człowieka. Niech tworzy, niech pisze, niech marzy. No i cieszę się, że tu jestem, fajnie. A czym dla ciebie jest w ogóle sama nagroda Fryderyk? Co znaczy, jakbyś określił tę nagrodę? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie i tutaj właśnie muszę się zwrócić do pana Andrzeja Puczyńskiego, który bardzo mi pomógł swego czasu i zawsze będę o tym pamiętał. Powiedz, czego tobie najbardziej brakowało w czasie pandemii? Oczywiście pandemia w dalszym ciągu tutaj trwa, ale wielu artystów nieraz właśnie mówiło, że brak kontaktu z publicznością było. Jak to u ciebie? Brak kontaktu z publicznością. Teraz jak miałem okazję stać na scenie, czy artyści wspaniali, którzy tutaj na Fryderykach występują, ewidentnie da się wyczuć, że jest taki głód, nawet kiedy stoisz, kiedy zapowiadasz, kiedy masz kontakt z publicznością, kiedy możesz do nich mówić, nawet patrzeć, to już powoduje u ciebie takie emocje, których nam brakuje na pewno. Tego najbardziej brakowało. A jakie masz plany zawodowe jeszcze na ten rok? Wydajemy singla i myślę, że na to nasi fani, sympatycy już też czekają. Wydajemy singla pod tytułem Lubię na Ciebie Patrzeć. Piękne opowiadanie, bardzo fajnie, przekornie pokazane w teledysku, bo to nie jest pokazane, jest oczywiście o miłości, ale jest to pokazane w sposób, że ta miłość może być po prostu jak wszechświat i może ogarnąć wszystkich ludzi i tak też będzie pokazane w teledysku.